niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pierwsze czytanie jest z Księgi Wyjścia. Ukazuje nam sytuację Izraelitów wyprowadzonych z niewoli egipskiej przez Mojżesza i prowadzonych do ziemi obiecanej. Droga, którą musieli przemierzyć, to droga pustyni, gdzie brakuje tego, co jest nawet i podstawowe dla życia codziennego, jak chleba, wody. I właśnie to stanowiło dla Izraelitów poważny problem. Zaczęli się buntować, szemrać, że nie mają chleba, że brakuje im tych podstawowych pokarmów na dożycie. Mówili nawet, że lepiej nam wrócić do Egiptu, do niewoli i tam jeść mięso i chleb i tam mieć wszystko to, co jest, co zabezpiecza byt doczesny. Ta pokusa towarzyszy każdemu człowiekowi i nam wszystkim. Czasami sądzimy, że lepiej nam mieć te dobra doczesne, wystarczy nam, żeby mieć syty stół, a co będzie później, to nieistotne. Bóg chce innej dla nas rzeczywistości, takiej, która jest prawdziwą rzeczywistością. Bóg chce dla człowieka coś, co przerasta tę doczesną rzeczywistość. Pełni szczęścia, pełni życia, to może on tylko zagwarantować. Jesteśmy właśnie też w drodze i na tej drodze naszego życia napotykamy przeróżne jakieś trudności i przeciwności, które rodzą w nas bunty i osłabiają nadzieję, wiarę. I dlatego na tej drodze jest Jezus Chrystus. Ewangelia pokazuje, jak Jezus troszczy się o ten pokarm doczesny również dla ludzi. Nakarmił rzesze ludzi, uczynił cud. Ale jednocześnie, kiedy oni go szukają tylko ze względu na ten doczesny pokarm, Jezus zwraca im uwagę na potrzebę troski o pokarm nadprzyrodzony. Pytają, co to za pokarm? I on mówi, że on jest tym pokarmem, który daje Ojciec. Kto w niego uwierzy, kto go przyjmie, kto z nim zwiąże swoją codzienność, ten osiągnie niebo, życie wieczne. Czyli ten osiągnie ojczyznę prawdziwą, cel naszego życia. Stąd i święty Paweł dzisiaj mówi w czytaniu, że trzeba nam się nauczyć prawdziwego Chrystusa, takiego, który właśnie przyszedł z nieba jako Syn Boży, jako Syn Boży. I wskazuje na potrzebę wyzbycia się tego, co w tej przyjaźni z Jezusem nam przeszkadza. A więc pożądliwość, zmysłowość, to wszystko, co świat nam podsuwa jako pokusy, tylko zatrzymujące nas na tym, co kruche, małe, przemijające. Jezus chce nas z tego, jako z niewoli, wyzwalać i wprowadzać w to, co jest prawdziwe, co wieczne, co trwałe, co daje wolność, co daje nadzieję, świętość, co daje człowiekowi zbawienie. Eucharystia jest doświadczeniem takiego spotkania z Jezusem, nakarmienia się Jego słowem życia i Jego ciałem, które daje zbawienie. Dziękuję, zapraszam wszystkich na Eucharystię i życzę dobrego przeżycia tej wielkiej tajemnicy spotkania z żywym Jezusem, który jako Pan jedyny prowadzi nas pewną drogą do domu Ojca, do Ojczyzny Wiecznej.